Witamy wszystkich hodowców, hodowczynie, opiekunów gołębi pocztowych. Rozpoczęliśmy pierwsze takie obloty. Nasze gołąbki roztrenowane, fajnie chodzą. Chociaż gdzieś tam pojawia się, tak jak mówiłem, jastrząb czy sokół. Jednak im to zbytnio chyba nie przeszkadza, oby nie wywołał wilka z lasu. Gołąbki zadowolone. W powietrzu temperatury sprzyjające, powyżej dyszki, także spokojnie. Gdzieś mi tu uciekły. Wydaje mi się, że można trenować. Wkoło sąsiedzi też puścili, także będzie można porobić jakieś przysłowiowe ścinki. Czekaliśmy na to pół roku, żeby nasze gołębie mogły polecieć sobie w górę. Są przed karmieniem. Gdzieś mi tu uciekły, tu są. Nie wymuszamy, nie rzucamy niczym w górę, nie puszymy. Dziękujemy wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę, ale przede wszystkim za komentarze. Jeśli macie koleżanki i koledzy ochotę podzielić się tym, jak tam u was te obloty, lęgi, to zapraszam do komentowania. Kilka osób w prywatnych wiadomościach odezwało się do mnie, czy sprzedajemy jakieś gołębie. Przepraszam, przepraszamy, ale nigdy nie sprzedawaliśmy gołębi i myślę, że nie będziemy sprzedawać. Cieszę się, że podobają się nasze gołąbki tym, którzy oglądają, ale tak jak mówię, nie sprzedajemy. W następnym odcinku nagramy coś tam, co też podajemy z naturalnych rzeczy. Cieszę się, że jest tak pozytywny odbiór tych pozytywnych rzeczy, że nie chemizujemy gołębi, tylko podpatrujemy i wdrażamy rzeczy naturalne. Uczymy się w sumie chyba od jednych z najlepszych. Nie wstydzę się tego, że oglądamy czyjeś filmy i zawsze staramy się wyłapać chociaż te 5% tych dobrych rzeczy, odrzucić plewy. Przestaliśmy oglądać filmy, na których jest tylko wciskanie i reklamowanie jakichś produktów, które są drogie, i myślę, że w większości rzeczy to tylko jest psychika, że ten produkt działa, a tak naprawdę tylko wydawanie pieniędzy, rzucanie pieniędzy w błoto. Oczywiście my nie lotujemy, więc nie zabieramy głosu na temat przygotowania do lotu, ale dbamy o to, aby nasze gołębie były zdrowe, w pełni zdrowe i w dobrej kondycji. O, a tu będą jeszcze latać i latać. Mi to już się troszeczkę w głowie kręci. Ale skoro są w górze, to znaczy, że jest zdrowie, jest kondycja. Coś to na dniach się będzie kluło. Pokażemy, co się kluje. Także jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy za przybywające subskrypcje. Jeśli filmik się podobał, łapka w górę. Trzymajcie się i cześć.